Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, jak zawsze na początku, zapraszam do sklepu internetowego snumizmatyka.pl. Sklep internetowy dla kolekcjonerów. Link do tego sklepu, moi drodzy, znajdziecie w opisie pod filmem oraz kod rabatowy w wysokości 10%, a kod brzmi ROSTEK2024. Ten kod jest ważny do końca roku i jest wielokrotnego użytku. Także zapraszam do zakupów w tym sklepie. Dobra, moi drodzy, dzisiaj 20 groszy z 81 roku, z 1981 roku. I jak zawsze zaczniemy od danych dla tej monety. A więc waga monety jest to 1 gram, średnica 20 mm. Moneta jest wykonana z alupolonu. Alupolon jest to odmiana aluminium i proszę sobie to zapamiętać. Randbok, obrzeże gładkie, stempel zwykły, moneta obiegowa. Jeśli chodzi o stempel, monety w PRL-u dość często wybijały się świeżymi stemplami jako monety Proof-like. Proof-like jest to moneta, która swoim wyglądem przypomina monetę lustrzaną, ale tą monetą lustrzaną nie jest. Tylko i wyłącznie ją przypomina. Także proszę to też sobie zapamiętać. Projektanci tej monety są to trzej panowie: Andrzej Peter zaprojektował awers, a rewers zaprojektowali dwaj panowie: Józef Koreń i Anton Ham. Nakład, moi drodzy, monety 20-groszowej z 81 roku jest to 60 082 tysiące sztuk. Szybciutko sobie opiszemy awers. I jak widzimy, w centralnym punkcie umieszczono godło orła bez korony. Poniżej mamy rok bicia. W otoku mamy Polska Rzeczpospolita Ludowa. Pod łapą orła znajduje się znak mennicy warszawskiej MW i dwa przerywniki w formie kropek. Na rewersie, moi drodzy, jak widzimy, mamy cyfrę 20, nazwę nominału groszy oraz gałązkę laurową w formie łuku, przewiązaną, przepasaną wstążką. O jakie moje było zdziwienie, moi drodzy, gdy zobaczyłem ceny tej monety w gradingu. Także będzie ciekawie. Ale najpierw przejdziemy sobie do Allegro. No i mamy, jak zawsze, cenę od najwyższej. I 20, oj, już nadcisłem paluchem, i 20 groszy 81. Trochę pikseloza. Czekajcie, może jakoś to uda się ustabilizować, żeby się światło tak nie odbijało, aczkolwiek widzę, że będzie z tym problem. Kurde, no nic z tym nie zrobię. Mamy kolorki. Moi drodzy, te ceny tutaj z początku, no oczywiście 2 złote 50 groszy z rolki, jak najbardziej ta cena pasuje. Tutaj 2 złote, ale te monety wyglądają bardziej no, delikatnie obiegowe. Tutaj mamy 2999 złotych. No, ktoś chyba upadł z dużej wysokości na głowę. Te ceny powyżej 5 zł naprawdę są moim zdaniem naciąganiem po prostu kolekcjonerów. Zobaczcie, pokażę Wam od kolegi Michała jego propozycję cenową. Jeszcze niżej muszę zjechać. I tutaj, zobaczcie. 2 zł 85 groszy, kup 4, jedną dodam gratis, czyli 5 monet można mieć w sumie za ile? 12 zł, no, poniżej, no. Także nie przepłacać, oglądać, moi drodzy, całe Allegro. A teraz przejdziemy sobie do OneBit. I od razu zaznaczam, że żadna moneta w stanie pierwszym nie została sprzedana jako moneta nieogradowana. Czyli nie znalazłem na OneBit monety bez gradingu. Więc zaczynamy
wszystko od monet w slabach. Na pierwszy ogień, moi drodzy, 20 groszy, 81. NGC Proof 67 Ultra Cameo, lustrzanka. Jest to moneta z zestawów, aczkolwiek można też trafić te monety luzem, nie pochodzące z zestawów. I moi drodzy, cena. Cena wyławcza dla tej monety było to 100 zł, a moneta sprzedała się za 500 zł. Także fajnie. Następnie przechodzimy do następnej monety i tu już mamy monetę wybitą zwykłym stemplem. 20 groszy, 81 rok, NGC, MS67 Max. Cena wyławcza, moi drodzy, było to 170 zł, a moneta sprzedała się za 529 zł. Także, jak widać, przy bardzo dobrej nocie i bardzo dobrym egzemplarzu można naprawdę na tej monecie zarobić troszkę. No i ostatnia z monet w slabie NGC, 20 groszy 1981, Proof-like. No i mamy tutaj NGC MS66 Proof-like Max. I cena, moi drodzy. Cena wywoławcza było to 500 zł, a moneta sprzedała się za 1380 zł. Także tu już naprawdę bardzo wysoka cena za tą 20-groszówkę. Można ją bez problemu kupić. Tu prawie proof-like, ale jeszcze troszeczkę brakuje. Raczej by nie dostała. Aczkolwiek mogę się mylić. Tutaj dużo detali zaważy na możliwości otrzymania noty, jeśli chodzi o proof-like. Ale przypomina ten egzemplarz troszeczkę proof-like, ale jak dla mnie troszeczkę mu brakuje. Także jak widzieliście, można na tym zarobić. Także to będzie, moi drodzy, już na tyle. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują, zapraszam do tej subskrypcji. Nic to nie kosztuje, a mi po prostu pomoże w rozwoju kanału. Oczywiście chciałem podziękować aktualnym moim subskrybentom za właśnie wasze subskrypcje, za lajkowanie filmów, za udostępnianie również tych filmów. Oraz chciałbym podziękować moim 5 wspierającym mój kanał. Także jest to na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.